nasze dzisiejsze obrady. Wysoka Rado, artykuł 15 ZZZX, ustęp 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mówią, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie. Obradowanie w trybie zdanym zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie. Tym samym, Wysoka Rado, otwieram 42. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Świebodzinie. Witam obecnych zdalnie Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, Panią Burmistrz, pracowników Urzędu, zaproszonych gości. Witam wszystkich oglądających naszą transmisję. Przypominam, że obrady Rady Miejskiej są nadal rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięki i obraz, a uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyraża się zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. W związku z powyższym przechodzimy do sprawdzenia obecności. I tak, pan Edward Cichański. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Krzysztof Drzymała. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Tadeusz Janowicz. Obecny. Pan Marek Keklak. Dzień dobry, jestem obecny. Pani Marta Komin. Pan Janusz Koszyka. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Artur Kubacki. Witam wszystkich, jestem obecny. Pan Andrzej Mazur. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Dariusz Mierzeń. Dzień dobry, jestem obecny. Pani Anita Molicka. Dzień dobry, jestem obecna. Pani Małgorzata Osica. Dzień dobry, jestem obecna. Pan Daniel Prałat. Dzień dobry, jestem. Pana Włodzimierza Rosady dzisiaj z nami nie będzie. Pan Sławomir Siedruk. Dzień dobry, jestem. Pan Michał Siodła. Dzień dobry, jestem. Pani Justyna Słońska. Dzień dobry, jestem obecna. Pan Krzysztof Tomalak. Dzień dobry, jestem obecny. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Dzień dobry, jestem obecna. Pani Emilia Węsłowska-Kasza. Dzień dobry, jestem obecna. Ja również jestem obecny i jeszcze raz pani Marta Komin. Panie Przewodniczący, nie odczytał Pan również Pana Piotra Mazura. O, przepraszam, Pan Piotr Mazur. Dzień dobry, jestem obecny. Przepraszam najmocniej. I Pani Marta Komin? Jeszcze się nie słyszymy. Dobrze, stwierdzam, że na dzisiejszej sesji w chwili obecnej obecnych jest 19 radnych, w związku z czym Rada Miejska może podejmować prawomocne uchwały. Na stole prezydialnym znajduje się protokół z ostatniej sesji. Każdy z Państwa zgodnie z paragrafem 56 Statutu Gminy może wnieść uwagi do protokołu najpóźniej na dzisiejszej sesji. Czy są w związku z tym jakieś uwagi? Skoro nie ma uwag, uważam protokół za przyjęty. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem o sesji przedstawię Państwu dzisiejszy porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Punkt czwarty, informacja prezesa Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o funkcjonowaniu spółki. Piąty punkt, informacja prezesa Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych również o funkcjonowaniu spółki. Prosiłbym wyciszyć mikrofon może. Szósty punkt to projekty uchwał. I tak, w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2022 rok. Drugi projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin na lata 2022-2032. Trzeci projekt w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniu pożarniczym. Czwarty projekt
w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Świebodzin, piąty na lata 2022-31, piąty projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób do Centrum Integracji Społecznej Świebodzinie, szósty projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Siódmy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Ósmy projekt w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie. Dziewiąty projekt w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie. To są druki o tych samych nazwach czy tytułach. Dziesiąty projekt w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. Jedenasty projekt uchwały w sprawie ustalenia miejskich buforowych parkingów płatnych położonych poza drogami publicznymi w Świebodzinie, zasad korzystania z miejskich buforowych parkingów płatnych położonych poza drogami publicznymi w Świebodzinie, określenia wysokości opłat za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania. Dwunasty projekt w sprawie wyznaczenia przez gminę Świebodzin osoby do reprezentowania gminy w zgromadzeniu związku międzygminnym zorganizowanego pod nazwą Celowy Związek Gmin CZG 12. Trzynasty projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 14. Projekt w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w trzecim obrębie Świebodzina oraz w obrębie Chociule odpłatnymi służebnościami przesyłu. 15. Projekt w sprawie sprzedaży udziału gminy Świebodzin w nieruchomości przy ulicy Poprzecznej 33 w Świebodzinie. 16. Projekt w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Rynna Paklicy i Ołoboku. Siódmym punktem dzisiejszych obrad będą zapytania i interpelacje. Ósmym sprawy różne. Dziewiątym zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad? Skoro nie widzę, uważam, że będziemy procedować według przedstawionego przed chwilą i przesłanego Państwu porządku obrad. Kolejnym punktem posiedzenia jest sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Panie burmistrzu, oddaję panu głos. Dzień dobry panie przewodniczący, dziękuję. Dzień dobry wszystkim z państwa. Drodzy państwo, okres majowy był czasem dość wytężonej pracy, ale również na zakończenie tego miesiąca bardzo dobrych informacji, ale po kolei. 3 maja uczestniczyłem w obchodach Święta Konstytucji. 3 maja dziękuję wszystkim Państwu za obecność, tym, którzy się stawili pod pomnikiem, tym, którzy jak co roku brali udział w obchodach rocznicowych. Potem odbyłem krótki urlop, więc będzie mały przeskok czasowy. Natomiast 11 maja odbyłem spotkanie w siedzibie firmy Recaro dotyczące planów rozwojowych firmy, budowy nowych obiektów. Cieszy mnie bardzo, że te firmy, które od dawna już znajdują się na terenie Świebodzina, chcą się rozwijać, chcą powiększać swój zakres działalności i jakby może nie do końca suchą stopą, ale jednak w dosyć odporny sposób przeszły przez ten czas pandemii i teraz wychodząc na prostą, chcą rozwijać się właśnie tutaj u nas w mieście. 14 maja miały miejsce uroczystości 50-lecia Szkoły Muzycznej. Bardzo dziękuję również tym z Państwa, którzy się na nich pojawili. Dziękuję panu przewodniczącemu za wspólne uhonorowanie byłych dyrektorów Państwowej Szkoły Muzycznej. Naprawdę piękna uroczystość i miło się patrzyło na szkołę, na jej uczniów, na absolwentów tej szkoły. 20 maja obchodziliśmy powiatowe obchody Dnia Strażaka. Z kolei 23 maja spotkałem się z organizatorem Wojewódzkiego Dnia Służby Zdrowia i Gali Lubuski Samarytanin. W tym roku ta gala w październiku odbędzie się w Świebodzinie. To jest taka dość, powiedziałbym, znacząca uroczystość, jeżeli chodzi o
po pierwsze lubuską służbę zdrowia, po drugie naszą diecezję i myślę, że to jest takie fajne wydarzenie, które będziemy mieli okazję gościć. Dwa lata temu ta uroczystość odbyła się w Międzyrzeczu, w tym roku będzie u nas. 25 maja podpisałem umowę na dofinansowanie oświetlenia drugiej płyty stadionu w Świebodzinie w ramach lubuskiej bazy sportowej. Tam otrzymaliśmy kwotę 100 tysięcy złotych. Do tego już wcześniej podpisaliśmy umowę na montaż nawodnienia na drugiej płycie. Generalnie myślę, że jeszcze w tym roku ta druga płyta przejdzie dość spory i znaczący lifting, który będzie miał dosyć duże znaczenie pod kątem tego, o czym za sekund kilka. W ostatni weekend od 27 do 28 maja wróciły wreszcie po długiej przerwie dni Świebodzina. Myślę, że fantastyczne koncerty i wielu uczestników. Ja szczerze mówiąc, tyle osób, ile było na koncercie Kultu, to nie widziałem dawno na dniach Świebodzina. Z tego miejsca serdeczne podziękowania składam po pierwsze na ręce pracowników i całej drużyny Domu Kultury, bo tradycyjnie fantastycznie spisali się naprawdę na medal, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne. Dziękuję również całej ekipie Ośrodka Sportu i Rekreacji za pomoc przy organizacji, użyczenie obiektów, za to, że byli tam obecni i wspierali Dom Kultury w kwestiach organizacyjnych. Wszystkich tych, którzy się przyłożyli do tego przedsięwzięcia, naprawdę bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. No i tak doszliśmy do 30 maja. Szanowni Państwo, wczoraj pojawiło się ogłoszenie o wynikach naboru w Funduszu Inwestycji Strategicznych, w skrócie myślowym tak zwanym Funduszu Polski Ład, i powiedzieć, że jestem bardzo miło zaskoczony, to nic nie powiedzieć, ponieważ Szanowni Państwo, łącznie dla gminy Świebodzin przyznano ponad 16 milionów, dokładnie 16 milionów 250 tysięcy złotych, z czego 9,5 miliona to dofinansowanie na budowę południowej obwodnicy Świebodzina, a 6 milionów 750 tysięcy złotych to dofinansowanie na modernizację naszego miejskiego stadionu. No, to jest dość imponująca kwota i myślę, że w znaczący sposób wesprze te nasze działania. Już pomijam kwestię obwodnicy, bo na nią łącznie mamy pozyskane już około 13 milionów złotych. Natomiast ja bardzo cieszę się z dofinansowania na stadion, ponieważ to są takie warunki finansowe, których chociażby z Ministerstwa Sportu nie moglibyśmy uzyskać. Tam maksymalne dofinansowanie to jest około 2,5 miliona złotych, a tutaj szacujemy, że ten nasz stadion to tak 7 milionów złotych może kosztować. Tutaj mamy dofinansowanie dużo, dużo większe. To cieszy w połączeniu z poprzednim dofinansowaniem, które otrzymaliśmy, 11,5 miliona złotych, no to jest prawie 28 milionów, które trafi na przedsięwzięcia realizowane przez gminę Świebodzin. Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcia części dotyczącej gmin popegeerowskich. Tam przypominam, mamy złożone dwa wnioski. Jeden na budowę drogi do bloków w Lubogórze, a drugi wniosek łączony to jest wniosek na modernizację dróg w Rzeczycy i w Rusi Nowie. Czekamy z niecierpliwością, pozostajemy optymistami. Czekamy również na kolejny nabór, który będzie miał miejsce być może już w okolicach lipca, sierpnia. No ale myślę, że to będą pieniądze dobrze spożytkowane i bardzo się cieszę, że spotkały się te nasze wnioski z dużą, dużą przychylnością. No i cóż, jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to ja oczywiście jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję panu ministrowi. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Pan Artur Kubacki podnosi rękę jako pierwszy. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Chciałbym tutaj zabrać głos odnośnie tej informacji o pozyskaniu środków zewnętrznych rządowych na realizację południowej obwodnicy. Przypomnę, że w lutym dostaliśmy od wojewody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ponad 3 miliony. Teraz 9,5 miliona. Jest to naprawdę olbrzymia kwota. To jeszcze raz nam w zasadzie uzmysławia, że nasza decyzja, którą podejmowaliśmy
na jednej z sesji i głosowaliśmy przeciwko realizowaniu tego obwodnicy południowej w ramach programu PPP. Była naszą decyzja radnych, którzy głosowali przeciw wówczas, którzy narażali się nam na piętnowanie ze strony też i pana burmistrza. Okazuje się, że była to decyzja trafiona, dojrzała i bardzo dobra. Pozwoliło to zaoszczędzić nam olbrzymie środki i dziś możemy się cieszyć tylko, że po prostu PiS dotrzymuje słowa. Dzięki naszym staraniom, rozmowom z wojewody udało nam się naprawdę pozyskać sporą kwotę na realizowanie tego celu. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Pan radny Artur Kubacki już swoje pytanie zadał. Teraz ma rękę podniesioną pan Krzysztof Tomalak. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, chciałbym, żeby pokazał pan klasę i przeprosił mnie i moich kolegów radnych za to, co było wypisywane i mówione w momencie, jak próbował pan przepchnąć kolanem w budżecie pieniądze na budowę południowej obwodnicy miasta w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Czy przejdzie panu to przez gardło, czy pokaże pan klasę, czy też nie za bardzo? Tego teraz w tej chwili oczekuję, ponieważ wiadomym było, że rząd PiS-u rozdaje pieniądze na wsparcie samorządów, a pan uparcie po prostu brnął do celu, próbując zwiększać zadłużenie miasta. Niech mi pan odpowie na to pytanie. Przeprosi nas pan, czy... Proszę, panie przewodniczący, czy to już jest czas odpowiedzi? Bardzo proszę, chyba tak. Tak, a proszę mi powiedzieć, kiedy ja próbowałem przepchnąć budowę obwodnicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, bo o ile dobrze pamiętam, to na formule partnerstwa publiczno-prywatnego zatrzymaliśmy się na działaniach koncepcyjnych, które państwo zakończyliście, znaczy z waszej jakby decyzji zakończone zostały na etapie koncepcyjnym, a następnie bodaj w czerwcu zeszłego roku przyszedłem do państwa z prośbą o zabezpieczenie w WPF-ie pieniędzy po to, żeby przetestować rynek, a jeżeli się uda, to podpisać umowę na realizację tego przedsięwzięcia. Więc jakby ja nie bardzo wiem, za co mam pana przepraszać i za co mam kogokolwiek przepraszać, więc myślę, że chyba nie bardzo. No to tak jak myślałem. Było wiadomo, proszę państwa, że te pieniądze najprawdopodobniej miasto otrzyma, natomiast wszyscy pana stronnicy, łącznie z panem na czele i tutaj nie chcę wymieniać po nazwisku, po prostu opluwali mnie błotem, zrobiliście ze mnie wroga publicznego numer jeden. Kompletnie się nie znacie na sprawach publicznych, na prowadzeniu urzędu, miasta i kompletnie nie nadaje się pan na burmistrza, panie Tomaszu Sielicki. Tylko tyle chciałem powiedzieć, żeby to było powiedziane i usłyszane. Bo ja wiedziałem, że ten dzień kiedyś nastąpi i ten dzień się kiedyś wydarzy. I on się właśnie wydarzył wczoraj. Otrzymał pan pieniądze, tak? A nie trzeba było się ładować po prostu w jakieś bezsensowne pieniądze wydawać na analizy, opracowania, z których było wiadomo, że to jest wszystko do kosza. Dziękuję. No ja myślę, że wystarczy. Czy jeszcze jakieś pytania do sprawozdania z działalności pana burmistrza? Skoro nie widzę, to dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję państwu. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia jest informacja prezesa Świebodzickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o funkcjonowaniu spółki. Taką informację otrzymaliście w formie pisemnej z wyprzedzeniem. Pani prezes myślę, że jest z nami. Czy chciałaby pani zabrać głos, coś dodać, coś powiedzieć nam jeszcze od siebie? Bardzo proszę. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. No cóż, oprócz tego, co zostało napisane, chciałam tylko poinformować, że spółka ma się dobrze. Działamy, funkcjonujemy tak jak należy. Wynik finansowy za 2021 rok jest rewelacyjny, bo wynosi ponad 800 tysięcy złotych netto. Pracujemy, działamy, współpracujemy ze wspólnotami mieszkaniowymi, szykujemy się, tak jak napisałam w piśmie, do budowy dwóch kolejnych budynków, przy czym w tej chwili musieliśmy unieważnić drugi przetarg,
na budowę tych budynków. Lada moment ogłosimy trzeci. Państwo wiecie, że sytuacja w kraju, sytuacja ekonomiczna jest trudna i zaciąganie w tym momencie kredytów jest niezwykle trudne, ale jesteśmy dobrej myśli i w ciągu najbliższych tygodni sytuacja się wyklaruje. Otrzymamy kredyt i rozpoczniemy proces inwestycyjny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani prezes. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Bardzo proszę, pan radny Daniel Kowat. Dziękuję bardzo. Pani prezes, w takim razie mam pytanie o tym, co pani wspomniała, że przetarg kolejny został unieważniony. Czy to wpłynie na terminowość oddania kolejnych bloków do użytkowania? No myślę, że tak, ponieważ w pierwszej wersji budynki miały być oddane do użytku w połowie przyszłego roku. To się może przeciągnąć o miesiąc, może dwa, ale myślę, że do końca przyszłego roku budynki powinniśmy oddać do użytkowania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Skoro nie ma więcej głosów, no to cóż, bardzo serdecznie dziękuję pani prezes za przedstawienie informacji. Kolejnym punktem posiedzenia jest informacja prezesa Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych o funkcjonowaniu spółki. Tę informację również otrzymali państwo w formie pisemnej z wyprzedzeniem. Pan prezes jest z nami obecny. Pani prezesie, oddaję panu głos. Dzień dobry, witam pana przewodniczącego, witam szanownych radnych, witam pana burmistrza. Otrzymaliście państwo z wyprzedzeniem dosyć obszerną informację o funkcjonowaniu spółki. Jeżeli są jakieś pytania jeszcze do tego materiału, to jestem do państwa dyspozycji. Bardzo proszę, kto z państwa chciałby zadać pytanie? Pan radny Daniel Kałat. Dziękuję bardzo. Tak, z zainteresowaniem przeczytałem tę informację, którą otrzymaliśmy od pana, panie prezesie. Wielu rzeczy się dowiedziałem. No i o kilka rzeczy chciałbym też zapytać odnośnie tego, co już nam pan przedstawił. Chciałem zapytać się pierwszą rzeczą, no taką zastanawiającą czy niepokojącą, to był stan infrastruktury wodociągowej, o której pan tutaj nam napisał na stronie czwartej, że aż 21% tej infrastruktury, czyli w mieście generalnie infrastruktura jest z lat, no już ponad 100-letnia. Czy nie obawia się pan, czy może inaczej, bo w tym planie inwestycyjnym, który przyjęliśmy nie tak dawno, nie ma za bardzo na to tam środków, a czy nie obawia się pan właśnie jakichś z tego tytułu awarii? Jak państwo wiecie z informacji, którą przedłożyliśmy, awarii mamy w ciągu roku dosyć sporo, bo około 50 średniorocznie awarii. Natomiast charakterystyka tych awarii pokazuje nam, że o dziwo najwięcej tych awarii jest na przyłączach i to na przyłączach wcale nie tych najbardziej wiekowych, a stosunkowo młodych, bo przyłączach wykonywanych w przeciągu ostatnich 10, może kilkunastu lat z materiałów stosunkowo nowoczesnych, bo z polietylenu, ale na razie wskazuje to, że materiały, które były używane do budowy tych przyłączy, były słabej jakości. Prawdopodobnie wykonanie tych przyłączy również było słabej jakości i to dzisiaj niestety nam bardzo mocno pokutuje. Co do tej sieci, ona rzeczywiście jest wiekowa, ale zdaje się, że jest to w miarę solidna sieć. Ona też ulega oczywiście awariom nam, ale nie jest to duża częstotliwość. Od 3 lat prowadzimy skrupulatną inwentaryzację wszystkich awarii. Każda awaria jest spisywana, jest spisywany rodzaj awarii, materiał tej awarii, miejsce, lokalizacja i jak na razie na tej sieci starej, po niemieckiej, nie notujemy aż tak dużo awarii, jak okazuje się na tych nowszych awariach, co powiem szczerze, jest dla nas tutaj dosyć dużym zdumieniem, ale no też pokazuje, że jakość tych materiałów używanych jest bardzo istotna, no bo jak budujemy wodociągi, czy to przyłącze, czy sieć wodociągową, no to ich żywotność określamy na minimum 30 lat. A mamy takie sieci, jak chociażby na ulicy Poznańskiej odcinek, który był wykonywany około 10 lat, a w ciągu roku mamy co najmniej 2-3 awarie na tym rurociągu. I
przyznam się szczerze, mamy bardzo duży dylemat z tym wodociągiem, bo jest to sieć jeszcze niezamortyzowana, a w zasadzie wskazuje nam na to, że powinniśmy ją w tej chwili już wymienić, bo ma bardzo dużą awaryjność. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę, panie przewodniczący, to chciałbym jeszcze dziękuję, zapytać się, panie prezesie, w tym właśnie diagramie kołowym, który jest na stronie czwartej, zauważyłem, jest podział czasowy na właśnie wieku sieci i brakuje tu tam lat z 36-59. Z czego to wynika? Wtedy nie były budowane w ogóle sieci przez ten ponad 20-letni okres? Prawdopodobnie tak. W tym okresie w sieci prawdopodobnie nie były budowane. Te daty, które są w tym diagramie, wynikają z dokumentów technicznych, które są w zasobie naszej spółki. Każda sieć ma swoją tak zwaną PT i tam niestety nie mamy zanotowanych sieci z tego okresu. No, jak dobrze wiemy, są to tutaj tereny poniemieckie. W pierwszych okresach powojennych sieć była przyjmowana, przywracana do funkcjonowania. Nie następował rozwój jeszcze wtedy miast. Dopiero intensyfikacja rozwoju miast następowała od lat 60. Dziękuję bardzo. Też chciałem może tak już kwestia nie pytań, ale tutaj takiego wniosku z konstatowania z tych właśnie informacji zawartych w tymże piśmie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że patrząc na sprzedaż wody, która tutaj jest wykazana na stronie 10, że ona znacznie spadła w tym 20-leciu już, to znaczy, że chyba widać tą naszą działalność proekologiczną, że jednak mamy większą świadomość, skoro tej wody zużywamy mniej, tak? Chociaż cieszy mnie też z kolei informacja, że straty też, jakie były ponoszone w wodociągach do roku, bardzo mocno spadły, bo widzimy na stronie 12 w wykresie tym słupkowym, że 10% w ciągu pięciu lat, to jestem bardzo zbudowany tą uszczelnianiem właśnie tychże właśnie strat wody, no to też służy właśnie, bo wiem, że z tą wodą mamy niedobory, to widać. I to mnie bardzo, bardzo cieszy. Ja jeszcze też, przypomniał mi się rzecz, o jaką chciałem zapytać pana prezesa, bo w tymże właśnie roku, panie prezesie, mamy największe nakłady finansowe przeznaczone, przejrzałem sobie ten plan wieloletni, który żeśmy przyjmowali, ponad 9 milionów złotych. Czy te wszystkie inwestycje, które mają być prowadzone w tym roku, nie są zagrożone w racji na przykład przerwanych łańcuchów dostaw? Jak to wygląda, proszę powiedzieć? Część z tych inwestycji, które były przeznaczone na ten rok do wykonania, już są wykonane w roku chociażby wcześniejszych, jak wiata magazynowa. Parę inwestycji przyspieszyliśmy. Natomiast istotnie przygotowujemy się do paru postępowań przetargowych i mamy obawy co do możliwości realizacji tych inwestycji. No, jak wiemy, w ostatnich chociażby miesiącach wszystko nam drastycznie idzie w górę, również usługi budowlane, remontowe. Także do końca nie wiemy, czy będziemy w stanie i w jakim zakresie zrealizować plan wieloletni. Należy się spodziewać, że pewne przesunięcia będą, tak realistycznie podchodząc. Dziękuję bardzo. Jeszcze tak na koniec chciałem powiedzieć, że z ciekawości też zajrzałem na państwa stronę internetową, bo o wielu rzeczach dowiaduję się, czy choćby z profilu społecznościowego na Facebooku. No i muszę przyznać, że ta strona rzeczywiście bardzo, dawno nie zaglądałem. No bardzo jest ciekawa, bardzo prosta w odbiorze, bardzo łatwa właśnie w zobaczeniu informacji. Te filmiki, które tam są właśnie zamieszczone z profilu, z kanału YouTube, no też takie dające do myślenia, krótkie, ale jakże wymowne. No podoba mi się to, w jaki sposób funkcjonuje to przedsiębiorstwo. Widać wyraźny tutaj progres i za to bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Tomalek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezesie, miałbym kilka pytań do Pana Prezesa i również do Pana Burmistrza na koniec w związku z tym. Chciałbym też się odnieść w kilku słowach do zadawanych pytań przez kolegę Daniela Prałata. No już od jakiegoś czasu obserwuję, że te pytania nie są to zbyt mądre.
I jeżeli by pan się mógł skupić na meritum spraw, a nie po prostu czasami niektóre informacje zdobywać można w inny sposób, a nie męczyć tego, powiedzmy, tymi pytaniami całej gminy Świebodzin. Do pana prezesa mam oto takie pytania. Dlaczego brak jest informacji takiej rzeczowej, merytorycznej na temat wymienianych przez spółkę w ostatnich latach wodomierzy radiowych? Mam informację tutaj w tym sprawozdaniu, że jest ich 4400 już zamontowanych. A mnie by bardzo interesowało, u kogo pan kupował te wodomierze, jaka była cena za ten wodomierz, jakie były procedury, czy przetargowe, czy z wolnej ręki. Nie ma żadnej informacji na ten temat. Muszę się panu przyznać, że czytałem to sprawozdanie, które na pierwszy rzut oka wygląda genialnie, bo jest super, świetnie kolorowo zrobiono słupki, krążki, kółeczka, kwadraciki, wykresiki. No ale meritum tutaj akurat brakuje. To jest moje pierwsze pytanie. A druga sprawa. Szanowni państwo, znajdziecie w tym opracowaniu informację na temat przejęcia sieci przez Zakład Wodociągów. Takie przejęcie następuje w momencie, jak jakiś prywatny inwestor albo spółka, albo osoba fizyczna zbuduje jakiś element sieci i potem po prostu powinno dojść do przejęcia tych odcinków. Ponieważ z wielu rozmów, które odbyłem na przestrzeni ostatnich kilku lat, wynika, że stosuje pan w mojej ocenie metody monopolistyczne. Narzuca pan bardzo niesprawiedliwe i rozwiązania, zmuszając osoby i podmioty do podpisywania niekorzystnych dla siebie umów. W związku z czym chciałbym zaproponować i prosić Radę Miejską o to, aby wyznaczyła do kontroli jakiejś osoby, być może to być też powiedzmy Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Natomiast tutaj należałoby się zastanowić, ponieważ doszłoby do pewnego rodzaju kolizji, bo chciałbym państwu przypomnieć, że w Komisji Rewizyjnej zasiada pracownik podległy panu prezesowi Edziu Cichan. W związku z czym sądzę, że należałoby może jakiś inny skład albo specjalną zrobić komisję. Ja chciałbym państwu też przypomnieć, być może państwo nie wszyscy sobie zdajecie z tego sprawę, że każdy z nas ma prawo do przeprowadzenia kontroli w wodociągach. Takie jednoosobowe kontrole są dosyć trudne do zrealizowania, ponieważ nie dysponujemy czasem, czasami wiedzą specjalistyczną. Natomiast gdyby został stworzony przez nas specjalny zespół, który by się tym tematem właśnie zajął, mógłby przesłuchać wszystkie podmioty i z relacji tych podmiotów dowiedzielibyście się państwo, jak zostali potraktowani i jak to wszystko się odbywało. Muszę wam powiedzieć, że na pewno byłyby to bardzo ciekawe spotkania, ale która nie byłaby tak kolorowa jak to sprawozdanie. I to może na razie tyle, natomiast do pana burmistrza jeszcze mam pytania. Ponieważ jest głos mi udzielony, to ja bym się chciał zapytać, kiedy pan burmistrz pozbędzie się swoich kolegów z rady nadzorczych w wodociągach i kiedy sam zrezygnuje po prostu z pełnienia tych funkcji w innych radach, ponieważ tutaj doszło, jak wiecie, wszyscy państwo i wszyscy słuchacze i mieszkańcy do wymiany, która jest wyjątkowo bulwersująca i powoduje według mnie powoduje to, że nie do końca kontrolujemy te działania, które tam się odbywają w tych spółkach. Ja bardzo ubolewam nad tym, że w tych radach i w tych organach nie zasiadają lokalni mieszkańcy Świebodzina, którzy kierowaliby się interesem po prostu miasta i tu naszej wspólnoty lokalnej, a nie wiadomo czym. Także oczekuję na odpowiedzi. Bardzo proszę. Dziękuję. Pan prezes. Tak, zaczynając od jedynego w zasadzie pytania, bo dotyczyło ono wodomierzy. Zakupywane są one w drodze postępowania w ramach regulaminu wewnętrznego zakładu z uwagi na wielkość postępowania przedsiębiorstwa tego typu jak spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków nie podlegają prawu zamówienia publicznego do określonych kwot.
i w tych kwotach, poniżej tych kwot mamy regulamin, który jest załączony na naszej stronie, on jest widoczny dla wszystkich i w ramach tego regulaminu też organizujemy postępowania i w ramach tych postępowań zakupujemy wodomierze. Do tych postępowań może przystąpić każdy w Polsce, kto chce świadczyć taką usługę. Natomiast wodomierze, z tego co pamiętam, w tym roku firma Growo nam dostarcza razem z nakładkami. Firma miejscowa ze Świebodzina, która zajmuje się naprawą, legalizacją, ale również i dostawą wodomierzy. I tyle, bo co do drugiego tematu, to pytania nie usłyszałem. To był jakiś wywód tutaj pana radnego, w związku z tym nie wiem, na co mam odpowiedzieć. No to ja doprecyzuję, jeżeli mogę. Czy płaci pan w 100% koszty, które ponieśli inwestorzy prywatni jako spółka, czy pan płaci? To znaczy zależy o czym pan mówi, bo z tego co zrozumiałem, to chyba pan poruszał tutaj aspekt raczej zawierania umów tak zwanych przyłączeniowych, przedstępnych na budowę nowych sieci. W tym zakresie zawsze negocjujemy wartości odkupu sieci i zawieramy umowy takie, jakie wynegocjujemy. No tak, ale w wyniku tych negocjacji pan ma pozycję dominującą i tutaj każdy, kto chce mieć wodę, po prostu się musi na wszystko zgodzić, tak? Dlatego bardzo bym prosił o stworzenie specjalnej komisji, która by to zbadała. Proszę państwa, proszę wziąć pod uwagę, że państwo zatwierdzaliście plan wieloletni. W tym planie wieloletnim w ramach środków inwestycyjnych, które posiada spółka, przeznaczonych zostało co roku 400 tysięcy na zawieranie właśnie takich umów na odkup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Są to środki bardzo niewielkie, a skala potrzeb mieszkańców jest zdecydowanie większa. Pokusiliśmy się za ubiegły rok, poprosiłem dział techniczny, żeby spisał, wyliczył nam, co by było, gdybyśmy mieli wybudować wszystkie sieci, o które zwracali się do nas mieszkańcy, żeby wydać im warunki przyłączenia. Tam oczywiście w tych lokalizacjach, gdzie tej sieci na dzisiaj nie ma i w procedurze musimy odmówić przyłączenia z uwagi na brak warunków technicznych. Okazało się, że za ubiegły rok to jest 11 km sieci wodociągowej i tyleż samo sieci kanalizacyjnej. Gdybyśmy mieli zrealizować te inwestycje, to jest naprawdę, proszę mi wierzyć, kwoty około kilkunastu milionów złotych. Nie do udźwignięcia dla spółki. W związku z tym to, co nie jest objęte planem wieloletnim, a jak państwo pamiętacie, plan wieloletni mamy do 2027 roku i wielu takich miejsc on nie obejmuje do rozbudowy. Jedynym wyjściem jest umożliwienie mieszkańcom realizowanie sieci z środków własnych w oparciu o artykuł 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. I teraz nasze całe działanie, czyli moje negocjacje, twarde oczywiście, polegają na tym, żeby w tych 400 tysiącach umieścić jak najwięcej interesariuszy. Bo niestety przepisy są tak, niestety albo niestety przepisy są tak skonstruowane, że jak nie zawrzemy takiej umowy, no to nie możemy pozwolić komuś na budowę sieci i przyłączenie. I teraz musimy ważyć między tym, czy odkupimy od kogoś za przysłowiową złotówkę, ale umożliwiamy mu budowę sieci, tym samym wybudowanie domu, czy domów kilku, bo czasami są to najczęściej deweloperzy albo grupa mieszkańców, która się skrzykuje do takiego zadania. A więc musimy ważyć, czy dogadamy się i za przysłowiową złotówkę odkupimy od nich, czy po prostu spółka nie będzie miała środków i w związku z tym nie zawrze takiej umowy, a tym samym ci mieszkańcy nie będą mogli wybudować sobie wodociągów i kanalizacji i tym samym nie będą mogli wybudować sobie domu i zamieszkać. No i na tym cała rzecz tutaj polega. My wychodzimy z założenia, że wszyscy ci, co nie są objęci planem, a mają zamiary i chcą się wybudować, to żeby im umożliwić przeprowadzenie tego procesu, no to negocjujemy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest jakaś ułamkowa część wartości i to jest daleko jakby wartość niezadowalająca być może tych, którzy mają wybudować, ale mają oni możliwość wybudowania tej sieci i możliwość tym samym przyłączenia swoich budynków. W innym przypadku po prostu ten proces by nie następował.
Uważam, że nasze działanie jest słuszne i jedyne z możliwych do osiągnięcia. W przeciwnym razie niestety blokowalibyśmy rozwój lokalnego mieszkalnictwa. Jeżeli mogę, panie przewodniczący. Dziękuję panu prezesowi. Bardzo proszę, pan radny. Chciałbym się tutaj odnieść do pańskiej wypowiedzi, ponieważ bardzo się sprytnie pan wytłumaczył. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że wieloletni plan powstaje na pana wniosek, a rada go akceptuje, ewentualnie może nanieść poprawki. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, sytuacja, o której pan wspomniał przed chwilą, to według mnie należałoby po pierwsze wystąpić z wnioskiem do rady o ewentualne przyznanie dodatkowych środków, nawet w ilościach, o których pan mówi. To niekoniecznie muszą być rzędu setki tysięcy złotych, ale mogą być wielomilionowe dotacje, na przykład do spółki ze strony gminy. To jest jakby po pierwsze, a po drugie wiem i dochodzą mi takie informacje, że po prostu firmy, które chcą budować, albo osoby fizyczne, dodatkowo są zmuszane do ponoszenia kosztów niekoniecznie potrzebnych. I to jest drugi problem, i to jest drugi aspekt. Także tutaj po prostu myślę, że pan podszedł do tego bardzo niesprawiedliwie, rygorystycznie i w porównaniu do lat poprzednich po prostu niestety, ale doszło do tego, że mieszkańcy są po prostu wykorzystywani i sytuacja ich jest dramatycznie gorsza niż to miało miejsce kiedyś. Ja tylko chciałbym państwu przypomnieć, że kiedyś wodociągi i miasto budowały po prostu na własny koszt, ewentualnie z dotacji, które czy z dodatkowych zewnętrznych środków, które udało się pozyskać. Nikogo nie próbowaliśmy naciągać po prostu na ponoszenie dodatkowych kosztów. I to niestety jest taka różnica. I ja swojego zdania nie zmienię, uważam, że mam całkowitą rację, a komisja, która ewentualnie by została przez Radę powołana, albo komisja rewizyjna powinna to dokładnie zbadać i wtedy usłyszycie państwo wszyscy albo przeczytacie w raporcie, jak to rzeczywiście wygląda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Pan Edward Cichański. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Nie zgadzam się tutaj z kolegą radnym Tomalakiem, że komisja rewizyjna nie może przeprowadzić kontroli na wniosek Rady Miejskiej w spółce Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych. Fakt jest taki, że jestem członkiem komisji rewizyjnej, ale każdy z państwa się domyśli lub domyślałby się, że wyłączyłbym się z takiej kontroli ze względów etycznych. Na pewno nie będę brał udziału w kontroli spółki, ponieważ jest to nieetyczne, a skład komisji rewizyjnej jest czteroosobowy. W momencie, kiedy ja nie będę brał ewentualnie w tej kontroli, przewodniczenie tej komisji przejmie mój zastępca, także nie widzę problemu, tylko zależy to wszystko od woli Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pan radny Daniel Pałac. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, mam jeszcze jedno pytanie, mi się przypomniało jeszcze co na koniec. Czy to ta informacja, którą nam pan przedstawił, będzie gdzieś publikowana? To jest informacja dla państwa. No ona jest jawna, tak. Nie, tylko się pytam o kwestię publikacji, bo tam pewne edytorskie rzeczy bym poprawił. A tak, jeżeli nie ma tego do wewnętrznego użytku, to takiej potrzeby nie ma. Dobrze, wrócę do tego, co pan radny Tomalak też mówił. No nie zgodzę się tak podobnie jak tutaj przedmówca, pan Cichański, że nie można brać udziału, bo pan Tomalak jakoś zaczyna przejmować standardy z wiejskiej, jakieś komisje śledcze zaczynam tutaj tworzyć, nie wiem czy to jest w ogóle potrzebne, ja tego nie widzę, patrząc na lata, gdzie żyję w tej gminie i jak to wcześniej z wodociągami bywało, jakie miałem wiadomości o tym przedsiębiorstwie, jak było trudno cokolwiek się dowiedzieć i załatwić, to ja powiem szczerze, widzę duży postęp, dużą poprawę i komunikacyjną i właśnie w zarządzaniu tego przedsiębiorstwa. Uważam, że osoby, które są w radach nadzorczych powinny być przede wszystkim osobami kompetentnymi. To, że nie pochodzą stąd, ważne, żeby przedsiębiorstwo działało dobrze i to widać. To widać po tym właśnie przez ostatnie lata, jak mocno się rozwija i jak pewne niestety, panie radny, pana rządy, pana tutaj wychodzą
zapóźnienia. Ja też chętnie mam pewien pomysł, może sobie sprawdzę, zobaczymy, czy to, co pan mówi, jest rzeczywiście prawdą. Jak pan miał tyle lat stery swoje u władzy pan był i miał pan na to wpływ, czy pan tak rzeczywiście świetnie prowadził tą spółkę, czy kontrolował, jak ona działała, bo wydaje z tego mojej oceny, z mojej wiedzy to raczej wręcz przeciwnie to było, a teraz pan próbuje wszędzie szukać, wietrzyć spiski, knowania, no i niestety jest to w ogóle niepoparte, jest to niewiarygodne, co pan mówi. Dziękuję. Dziękuję. Pan Tomalek podniósł rękę. Panie Danielu, ja już pana prosiłem, żeby pan głupich pytań nie zadawał, ani stanowiska takiego nie prezentował publicznie, bo to panu szkodzi, panu i pana wizerunkowi. A może pan sobie sprawdza, co pan sobie po prostu chce. Także ja uważam, że było prowadzone znacznie lepiej, były inwestycje robione po prostu sprawiedliwie dla mieszkańców. Przypomnę, że budowaliśmy całe po prostu sieci kanalizacyjne i wodociągowe i w zasadzie mieszkańcy w ogóle nie dopłacali żadnych pieniędzy. Tak? Wszystko było na koszt gminy, a tutaj wszystko jest na koszt inwestora. To jest zasadnicza różnica. Ja tu państwu przyprowadzę odpowiednie osoby i odpowiednich inwestorów, którzy wam wyświetlą, jak to wszystko wygląda w Siebodzinie. Po prostu się załamiecie. Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pan radny Prała to nowa czy stara? Tak. Chciałbym się odnieść do tego, co pan Tomalak mówi. Oczywiście pan radny Tomalak jest ode mnie starszy, więc widzę, że bardzo mocno optuje to, co dzisiejszy rządzący. Państwo socjalne, PRL, BIS, to widzę, że w pana wykonaniu to tak właśnie powinno działać. Wszystko państwo powinno zapewniać obywatelom. Oczywiście nabyli, żeby obywatele nic nie robili, tylko wszystko, żeby dostawali od państwa, więc tak widzę, pan tutaj to rozumuje, a ja rozumuję inaczej. A co do tego, czy się będę wypowiadał, czy to oczywiście to jest mój wizerunek, jak pan mówi, i każdy ma prawo mówić, byle nie obrażać innych. Jeżeli uważa pan, że to jest niemądre, to jest pana ocena. Ja mogę powiedzieć to, co uważam, że mam do powiedzenia i to właśnie robię. Także dziękuję, mam od pana odmienne zdanie. Dziękuję panu. Ale kończymy. Panie Danielu, no to my się już prawie przyzwyczailiśmy do tych pańskich wywodów, które są po prostu niekompetentne i nudne mega, tak? I zamęcza nas pan. Ja tylko chciałem po prostu panu przypomnieć i panu powiedzieć, że ten majątek jest stworzony, to jest przedsiębiorstwa majątek. To przedsiębiorstwo powinno tworzyć sieć i to powinien być w całości koszt przedsiębiorstwa, bo przecież ze sprzedaży wody i z przerobu ścieków po prostu to przedsiębiorstwo żyje. Nie można czyimś kosztem się dorabiać, tak? Niesłusznie. Bo tu nas dochodzi do takiej przedziwnej sytuacji. Po prostu są naciągani inni, a jest pięknie to wytłumaczone, no bo przecież nie będą mieli wody, tak? Obowiązkiem wodociągów jest budować sieć, rozbudowywać. Myśmy to cały czas robili. I jeżeli pan to kiedyś pojmie, to pan mi wtedy przyzna rację. Jeżeli pan po prostu tego nie kuma, no to trudno, to ja już pana nie jestem w stanie przekonać, tak? Tu żadne państwo ani nikt niczego nie rozdaje. To po prostu jest majątek przedsiębiorstwa i tyle, tak? Pan prezes Dariusz Gosta. Szanowni państwo, w całej tej dyskusji musicie państwo sobie zdać sprawę z kilku rzeczy. Po pierwsze to, co pan radny przed chwilą powiedział. Przedsiębiorstwo buduje czy rozbudowuje sieci w ramach wieloletniego planu, jest zatwierdzony. Żeby w planie cokolwiek zmienić, no to trzeba się zastanowić, którą inwestycję usunąć. Priorytetem dla przedsiębiorstwa jest przede wszystkim utrzymanie tego stanu, który jest, czyli ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków na tym majątku, który już jest. Kolejnym jakby priorytetem czy w gradiencie tych priorytetów dla przedsiębiorstwa jest realizacja zadań własnych gminy, czyli te zadania czy inwestycje, które są zgłoszone przez miasto. Dopiero w następnej kolejności kolejne inwestycje, które mogą być rozwojowe. Za każdym razem, kiedy negocjuję warunki odkupu sieci, które mają być wybudowane przez prywatnych inwestorów, za każdym razem słyszę to, że wy będziecie na tym zarabiać, będziecie mieli pieniądze. Dlatego chciałem państwu przedstawić wykres, żeby omówić, jak to wygląda z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Bo jak państwo wiecie, ceny usług przedsiębiorstwa, czyli ceny wody i ścieków zatwierdzane są kiedyś przez Radę, w tej chwili przez Wody Polskie. Wody Polskie bardzo niechętnie podnoszą ceny i w zasadzie teraz w tej chwili jesteśmy w tam procesie uzgodnieniowym z Wodami Polskimi, ale te ceny
nigdy nie są jakby na tyle duże, żeby pozwalały nam na tak duży komfort prowadzenia inwestycji. I zawsze musimy pamiętać o tym, że nie możemy zbyt dużo zrealizować inwestycji, bo nie będziemy mieli zatwierdzonej ceny przez Wody Polskie, bo Wody Polskie będą uważały, że cena zbyt mocno obciąża mieszkańców. I jakby to jest ta optyka, którą musimy brać pod uwagę i musimy się trzymać. Jeżeli uda mi się slajd włączyć, to Państwu pokażę, z jakimi problemami jako przedsiębiorstwo się mierzymy i jakie one mają skutek, bo Państwo musicie wiedzieć, że każda złotówka, którą my wydamy na odkupienie sieci, czy to wodociągowej, czy kanalizacyjnej, będzie wpływała na wzrost ceny wody i ścieków dla już obecnych odbiorców. To jest bardzo ważne w naszym postępowaniu. My przede wszystkim chcemy też chronić obecnych odbiorców przed nadmiernymi wzrostami cen wody i ścieku, bo tego oczekują od nas też mieszkańcy. Nie wiem, czy widzicie Państwo slajd? Tak, jest widoczny. Proszę Państwa, pokusiłem się o sprawdzenie paru danych właśnie pod wpływem takich rozmów tutaj i takich stanowisk, jak Pan Radny Tomalak prezentuje, że my będziemy na tym zarabiali. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, od ponad 20 lat stan ludności w gminie według danych GUS-owskich jest praktycznie konst, on się nie zmienia. Sprzedaż wody, jak już też Państwo mieliście w materiałach, jest ciągłą linią trendu spadkową. W ostatnich latach mamy niewielkie odbicie, ale to nie za przyczyną gospodarstw domowych, tylko za przyczyną przedsiębiorstw, które tutaj, głównie Amazon też, które się tutaj u nas budują i firm. Ale to nie jest na tyle duże odbicie, żeby mówić już tutaj o jakimś takim mocnym wzroście. Natomiast z drugiej strony mamy długość sieci, którą non-stop, czy to spółka buduje, czy to spółka przejmuje do zarządzania, jest to wzrostowa. Co to nam pokazuje? Te dwa wykresy, jeżeli nałożymy na siebie, pokazuje, że z jednej strony coraz mniej statystycznie wody sprzedajemy, z drugiej strony mamy coraz więcej do utrzymania sieci. W związku z tym ten koszt jednostkowy nam wzrasta. Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę, że każda sieć, czy to wybudowana przez spółkę, czy to wybudowana z prywatnych inwestycji, którą my przejmujemy, to jest dodatkowy koszt utrzymania dla spółki, bo to są podatki, to są koszty eksploatacyjne, a za tym nie idą niestety metry sześcienne. My analizowaliśmy, skąd się to bierze. No niestety bierze się to stąd w naszej ocenie, że mieszkańcy zwiększają sobie komfort życia, chcą sobie zwiększyć komfort życia i wyprowadzają się z blokowisk, wyprowadzają się od mamy, taty, kupują czy też budują swoje domy na obrzeżach miasta czy w miejscowościach wiejskich okalających tu Świebodzin, no ale niestety to powoduje wzrost ilości sieci do obsługi, a co za tym wpływa dosyć wydatnie na koszt jednostkowy ceny wody i ścieków. Jeżeli do tego byśmy dołożyli to, co Pan Radny mówi, że mielibyśmy te sieci odkupywać za 100%, to tak naprawdę sprowadzałoby się do tego, że mieszkańcy już, którzy już obecnie korzystają z naszych usług, no spłacaliby ten komfort kogoś, kto chce się wybudować na obrzeże. Pokażę Państwu taki przykład kanalizacji Sobieskiego, w którym mamy problem i problem głównie finansowy. To można nałożyć na wszystkie inne inwestycje, tak? Jak to wygląda z punktu widzenia przedsiębiorstwa, tak? Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków numer 35-45. To akurat mamy w planie wieloletnim. Natomiast szacowaliśmy na wykonanie tego w planie 50 tysięcy złotych. Tam jest stosunkowo niedużo tej kanalizacji, 286 metrów bieżących plus odejścia do granic nieruchomości. Pierwszy przetarg dał nam wynik 288 tysięcy. Unieważniliśmy ten przetarg. Drugi przetarg dał nam już mniejszy wynik, 193 tysiące. Obydwu, ten przetarg też unieważniliśmy. W obydwu przetargach wystąpiła jedna i ta sama firma. W związku z tym uznaliśmy, że
No, ponowimy ten przetarg w nadziei, że ktoś się zgłosi jeszcze, że będzie jakaś konkurencja dla tej firmy, może uzyskamy lepszą cenę. Ponowiliśmy przetarg, niestety mamy brak ofert, będziemy jeszcze raz próbowali ponowić ten przetarg. Ale jak to wygląda? Gdybyśmy się zgodzili na tą cenę 193 tysiące za wybudowanie tej kanalizacji, tak? To jak się to przekłada? Rocznie zużycie z 11 budynków mieszkalnych to jest 894 metry sześcienne dla tych budynków, które miały być przyłączone. Aktualna cena ścieków to jest 6,64, z tym, że ta cena zawiera oczywiście koszty eksploatacyjne, energia elektryczna, oczyszczenie tych ścieków, chemia i tak dalej, podatki. I w tej cenie 20% stanowi amortyzacja. To jest źródło naszego finansowania, czyli złoty 33. Jeżeli teraz policzymy sobie, że przychód z tych budynków roczny mamy na poziomie 1189 zł rocznie, a koszt inwestycji jest 193, no to łatwiej jest rachunek, jaki jest czas zwrotu. Tak? Czyli jeżeli teraz my się decydujemy na realizację takiej inwestycji, czy odkupu od kogoś, od osoby prywatnej, tak, po jakby cenie rynkowej załóżmy, no to wchodzimy właśnie w takie układy. Czyli wtedy okazuje się, że to tak naprawdę mieszkańcy, teraz ci obecni użytkownicy muszą zapłacić za tych, co chcą mieć wybudowaną sieć i mieć komfort zamieszkania w nowym domku. No, proszę Państwa, to są naprawdę trudne rzeczy i takie podejście, że spółkę stać by było zapłacić każdemu inwestorowi w 100% za wybudowaną sieć, no są bardzo nierealistyczne i proszę mi wierzyć, że w takim układzie dochodziło do sytuacji takiej, że po prostu gmina by się nie rozwijała, mieszkańcy nie mogliby sobie wybudować tej sieci i zamieszkać na nowych terenach, bo proszę pamiętać, że nasz realny roczny budżet amortyzacyjny to jest około 3,5 miliona, który musi objąć wszystko. I odtworzenie istniejącego majątku, który się mocno degraduje. Przypomnę Państwu, że oczyszczalnia ścieków plus rozległa sieć kanalizacyjna były wbudowane ponad 10 lat temu. Dla urządzeń, które są tam zamontowane, pompy, mieszadła, urządzeń obrotowych, elektrycznych, to już jest kres życia. My za chwilę będziemy wchodzili w bardzo duże koszty odtworzeniowe i już je ponosimy. Tak? Często takie pompy, naprawa jednej pompy to są koszty rzędu 50-60 tysięcy złotych, a takich napraw w ciągu roku mamy kilka, a spodziewamy się, że będziemy mieli więcej. Są już urządzenia, które kosztują olbrzymie pieniądze i się tylko czekamy, kiedy ona się zepsuje i w związku z tym, czy będzie nas stać na naprawienie tego urządzenia, czy nie. Tak? Obracamy się cały czas w środkach, które posiadamy. Posiadamy te środki tylko i wyłącznie z opłat za wodę i ścieki. Nie mamy innych środków. Pan radny też wspomniał o środkach zewnętrznych. No, tak się składa, że akurat jesteśmy w takiej dziurze. W tej chwili nie ma żadnych dostępnych środków unijnych dla spółki, z których spółka by mogła skorzystać na rozbudowę sieci wodociągowej czy kanalizacyjnych, czy na modernizację. A z tego, co słyszymy w nowym rozdaniu, na które cały czas czekamy, aż ono zostanie uruchomione, na inwestycje rozwojowe będą przeznaczone stosunkowo małe środki. Bardziej te środki finansowe unijne będą skupiały się na energetyce odnawialnej, na innowacyjnych rozwiązaniach, niż już na inwestycjach stricte wodno-kanalizacyjnych. Z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo, pan radny Tomalow. Pańska wypowiedź to jest według mnie demagogia i manipulacja. Nie przedstawia pan prawdziwych zdarzeń, prawdziwych faktów. Zawsze tak było, że niektóre inwestycje są bardzo drogie i gdyby tak liczyć, proszę pana, to pan pierwszy tego nie wymyślił. Myśmy kiedyś też liczyli, że na przykład gdyby tylko i wyłącznie koszty liczyć po prostu ceny wody, na przykład w Gościkowie, to ta cena byłaby dziesięciokrotnie większa niż normalna cena w gminie i to po prostu są niektóre takie obszary, których nie można marginalizować. Dlatego też ta cena jest rozliczana i koszty rozliczane są w ujęciu całościowym, a te pańskie tutaj wywody mają na celu
jakoś takie przedstawienie Radzie i tutaj słuchaczom, że po prostu to się nie powinno robić, to się nie powinno zdarzyć, że tu jacyś bardzo bogaci albo nie wiadomo, krezusi jacyś, to ich wszystko stać, tak? Bo oni sobie domki będą budowali na obrzeżach. Żeby pan się słyszał, jakie pan opowiada tu farmazony, to po prostu jest szok. Powinno być tak, że jeżeli panu brakuje... Panie przewodniczący, ale ja mam wniosek do pana przewodniczącego, bo... Ale ja nie skończyłem. To zaczyna się robić po prostu farsa i nadużywanie prawa do wypowiedzi radnego w celu obrażania innych osób. Proszę, żeby pan zaczął panować nad tym człowiekiem. Dziękuję. Ja teraz mówię, tak? I to nie jest prawda, że to, co pan powiedział, że jedne inwestycje musiałby pan nie zrealizować kosztem innych. Jeszcze raz mówię. Jeżeli taka sytuacja się zaczęła pojawiać, należało o tym poinformować Radę Miejską w Siebudzinie, a my byśmy przeznaczyli dodatkowe środki dla pana na ten cel. To, co teraz spółka robiła przez ostatni okres, to, co do mnie docierało, to po prostu naprawdę to są monopolistyczne działania. To wprost prowadzi do tego, że no po prostu to wszystko są zrzucane koszty na ludzi, tak? Na inwestorów. Pan fajnie to wszystko opowiada, burmistrzowi się to nie podoba, co ja mówię, ale to są fakty, tak? Ja za chwilę tu zacznę przyprowadzać inwestorów i osoby fizyczne, które po prostu no, są bardzo niezadowolone. I to wszystko właśnie jest przelot, tak? Panie radny, jeżeli pan uważa i czyni zarzut w stosunku do mnie, że dbam o interesy spółki, dbam o interesy gminy, no to... i mieszkańców, tak, bo to ostatecznie za tym stoją mieszkańcy, bo to mieszkańcy za to płacą. To co pan proponuje, panie radny, to jest nic więcej. Trzeba otwarcie powiedzieć, mieszkańcy, płaczcie więcej za wodę i ścieki. No, z całym szacunkiem, jeżeli pan chce obciążać mieszkańców większą ceną wody i ścieków, to ja się na to nie godzę. No i tyle. Może zostanę rozliczony przez pana jako komisję jakąś tam, ale ja się na to nie godzę, żeby mieszkańcy płacili więcej za wodę i ścieki. I będę tak długo, jak będę mógł, będę robił wszystko, żeby mieszkańcy płacili możliwie jak najmniej. Nie unikniemy wzrostów, bo niestety nie mamy wpływu na ceny paliw, na ceny energii, na ceny kosztów, które ponosimy. A muszę państwu powiedzieć, że one są w ostatnich czasach no, dramatycznie wysokie. Dla przykładu mogę państwu pokazać, nasza taryfa zatwierdzona została na początku 2018 roku na podstawie wyników finansowych za 2017 rok. I do tych wyników w taryfie można było sobie zaprogramować tylko 2% wzrostu inflacyjnego. Natomiast na przestrzeni tych lat my te wzrosty inflacyjne mamy nawet po prawie 300% we wszystkich aspektach działalności spółki, tak? Dla wybranych chociażby tak z różnych aspektów działalności kosztów, tak? które spółka ponosi, tak, energia elektryczna 208%, gaz 400%, rury poszły 280% do góry, paliwo 180% i tak dalej, a my proszę państwa te ceny rokrocznie do tej pory były tylko 2% podnoszone dla mieszkańców, ale one mogły być o to podnoszone o 2% tylko dlatego, że podejmujemy takie działania. Jeżeli pan radny czyni zarzut z tego, że ja dbam o finanse spółki, dbam o finanse gminy, dbam o mieszkańców, żeby nie płacili więcej za wodę i ścieki, żeby nie było skokowych wzrostów, no to przepraszam, to niestety nie moja misja. Moją misją jest dbanie o mieszkańców również. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, myślę, że wszystko zostało powiedziane. Dziękuję panu prezesowi, dziękuję pani prezes za przedstawione materiały. Przystępujemy do kolejnego punktu obrad, a są to projekty uchwał. Zanim przejdziemy do głosowań i do dyskusji, chciałbym państwu powiedzieć, iż w międzyczasie doszły do zmiany podstawy prawnej w ustawie o samorządzie gminnym, która weszła w życie 27 maja, zaszła zmiana. W związku z tym wszystkie uchwały, które zostaną dzisiaj podjęte, a które w podstawie prawnej mają ustawę o samorządzie gminnym, będą zawierały przy pozycji w dzienniku ustaw dopisek z późniejszymi zmianami. O przedstawianie pierwszych projektów uchwał proszę panią skarbnik Izabelę Zabłocką. Dzień dobry.
Dzień dobry, Szanowni Państwo. Projekt numer 580. Ten projekt został szczegółowo omówiony na wszystkich komisjach. Ja tylko chciałam wnieść do tego projektu uchwały jedną zmianę. Ta zmiana nie spowoduje nam zwiększenia ani dochodów, ani wydatków. Chodzi o to, że mamy realizowany taki projekt żłobkowy start w gminie Świebodzin i tu jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargów zaszła konieczność przesunięcia środków w ramach projektu. To jest kwota 3900 zł. Zmniejszamy wydatki i zwiększamy wydatki o tą samą kwotę w różnych paragrafach. I to jest jedyna zmiana, która została wprowadzona do tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Tak, ja mam. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w tym projekcie uchwały jest po tak zwanym ucichu przemycane jedno takie ciekawe bardzo wydarzenie. Mianowicie pracownicy Pana Burmistrza, albo Pan Burmistrz, tak to mogę powiedzieć, uzgodnili przebieg planowanej inwestycji gazociągu dla jednej tutaj z firm, która się zajmuje dostawą gazu, w nieruchomości, w drodze, którą to Rada Miejska przeznaczyła na sprzedaż. W wyniku tego uzgodnienia dzisiaj nasi podatnicy, jeżeli przegłosujecie, będą po prostu zapłacą za błędy pana burmistrza kwotę około 20 tysięcy złotych. Ja się pytam, panie burmistrzu, ze swojej pan wypłaty to pokryje? Czy dojdzie pan do, czy ustali pan winnych tego stanu, że jeżeli my za chwilę to przegłosujemy, czy radni to przegłosują? Chciałbym usłyszeć odpowiedź od pana burmistrza. No co się stanie? Czy ktoś będzie dochodził tych błędów? Rozliczał kogoś? Słucham. Czy pan burmistrz chciałby zabrać głos? Oczywiście. Szanowni Państwo, tutaj sytuacja jest zgoła bardzo prosta. W momencie ustalania pierwotnej linii przebiegu tego gazociągu nie były znane plany rozwojowe firmy Recaro i w momencie, w którym firma Recaro ujawniła się ze swoimi planami rozwojowymi i stwierdziła, iż ewentualny przebieg gazociągu w tej działce stanowiłby dla nich znaczące utrudnienie inwestycyjne na przyszłość, bliższą lub dalszą, stwierdziliśmy, że powinniśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom po pierwsze tego przedsiębiorstwa, a po drugie wziąć pod uwagę szeroko rozumiany interes gminy, który polega na tym, aby stwarzać przedsiębiorcom takie warunki, aby się rozwijali. Dodatkowo ten gazociąg, panie Krzysztofie, jeżeli się mylę, to proszę, niech mnie ktoś sprostuje, ale z tego, co ja pamiętam, on per se nie prowadzi do przedsiębiorstwa, tylko ma prowadzić do działek, które gmina będzie sprzedawać, a następnie mieszkańcy będą zabudowywać na ulicy Słowiańskiej. I to wynikali tylko z takich okoliczności, nie żadnych innych. Natomiast ja powiem panu w ten sposób. Proszę się nie rządzić nie swoimi pieniędzmi i nie swoim budżetem, bo jest to bardzo, bardzo nieeleganckie. A pan pozwoli, że ja sam będę decydował, na co wydaję swoje prywatne, uczciwie zarobione pieniądze. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze głos w jakiejś dyskusji? No ja bym się musiał odnieść do tego, co pan burmistrz powiedział. Według mnie to zupełnie inaczej wygląda. Po prostu popełniliście państwo błąd, a pan się teraz głupio tłumaczy, po prostu udzielając informacji nie do końca prawdziwych, z tego, że po prostu była podjęta przez Radę Miejską uchwała o sprzedaży, a urząd po prostu uzgodnił przebieg w tej nieruchomości gazociągu. I tak to wszystko było. Niestety, niech pan tutaj nie opowiada historii, jak i kłamstw. Panie Przewodniczący, ja bym bardzo prosił, żeby zaczął pan wreszcie dyscyplinować radnego Tomalaka. Pan Tomalak po raz kolejny pozwala sobie na bardzo brzydkie wycieczki, już pal licho pod moim adresem, bo ja generalnie no, nie bardzo mnie to obchodzi, nie bardzo mnie to grzeje. Ja mogę co najwyżej pożyczyć panu Tomalakowi długopis, żeby napisał następny donos na moją osobę. Ale prosiłbym, żeby pan jako przewodniczący zaczął spełniać swoją rolę pod kątem dbania o merytorykę i prawidłowość dyskusji na tej sali. To wszystko z mojej strony. Czy ktoś z państwa jeszcze jakiś głos w dyskusji? Czy pan Tomalak znowu rękę podnosi? Tak. W jakiej sprawie?
No właśnie w tej. Ale ja, muszę, panie burmistrzu, muszę panu powiedzieć, że mam dosyć dużo długopisów i chciałbym prosić... Przepraszam, ale ja wyciszę pana radnego, bo nie będziemy o długopisach teraz rozmawiać, tak? Przepraszam najmocniej. Skoro nie ma więcej pytań, to przystępuję, zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański? Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz? Momencie, jestem za. Pan Krzysztof Drzymała? Jestem za. Pan Marek Keklak? Jestem za. Pani Marta Komin? Jestem za. Pan Janusz Koszyka? Wstrzymuję się. Pan Artur Kubacki? Jestem za. Pan Andrzej Mazur? Jestem za. Pan Piotr Mazur? Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń? Jestem za. Pani Anita Mulicka? Jestem za. Pani Małgorzata Osica? Jestem za. Pan Daniel Prałat? Jestem za. Pan Sławomir Siewruk? Jestem za. Pan Michał Siodła? Jestem za. Pani Justyna Słońska? Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak? Jestem przeciw. Pani Jadwiga Wawrzyniak? Jestem za. Pani Emilia Węsłowska-Kasza? Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 18 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, jeden radny wstrzymał się od głosu i jeden radny był przeciwny. Uchwała została przyjęta z większością głosów. Pani Skarbnik, proszę o kolejny projekt uchwały. Projekt numer 588 w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świebodzin na lata 2022-2032. Również ten projekt został szczegółowo omówiony na wszystkich komisjach. Jedyna zmiana w części merytorycznej tej uchwały, tak jak już Państwu też na komisjach mówiłam, że w paragrafie pierwszy ustęp drugi otrzymuje brzmienie. Załącznik numer 2 otrzymuje nazwę przedsięwzięcia realizowane w latach 2022-2026 i otrzymuje brzmienie jak w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały. I taką zmianę Państwo ode mnie mailowo też dostali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej części i przy tej uchwale? Tam mamy w tym WPF-ie zapisaną kwotę 1,5 miliona zwiększenia na system odpadów. No właśnie. Tak. A to czy nie rozważaliście Państwo, pytam pracowników urzędu i pana burmistrza, ogłoszenia jeszcze jednego przetargu? To może ja odpowiem. Szanowni Państwo, nie rozważaliśmy takiej możliwości z dość prozaicznej przyczyny. Przede wszystkim no, te ceny, które są na rynku, no, są dość cenami galopującymi. Ceny stali, z których te obudowy na pojemniki na śmieci też dość mocno galopują. Także może się okazać, że już za miesiąc czy nawet troszkę więcej, kiedy byłby ten przetarg rozstrzygany, to nie trzeba byłoby dokładać 1,5 miliona, ale 2 albo 3. No to jest zawsze podjęcie pewnego ryzyka albo nie podejmowanie ryzyka. Mając na uwadze szereg jakby okoliczności, podjęliśmy decyzję, żeby zaproponować Państwu taką zmianę. Myślę, że w skali całej inwestycji przy 11,5 milionach dofinansowania te 1,5 miliona to jest coś, co jesteśmy w stanie finansowo udźwignąć. I na podstawie takich przesłanek podjęliśmy decyzję, aby Państwu zaproponować takie, a nie inne rozwiązania. A jak wyglądamy z czasem, jeżeli chodzi o podpisanie umów i tak dalej? To znaczy tak, jeżeli chodzi o termin związania ofertą? Czy chodzi mi o to, czy bylibyśmy w stanie wyrobić się czasowo, ogłaszając drugi przetarg? Myślę, że moglibyśmy mieć problem, ale jeżeli da mi pan 5 sekund, to dopytam, jak tu wyglądamy czasowo. Okay.
Tak, jeżeli byłaby taka konieczność, to bylibyśmy w stanie ogłosić kolejny przetarg z uwagi na wydłużenie okresu na realizację przetargów z Polskiego Ładu. Natomiast tak jak mówię, no to jest zawsze pewne pole ryzyka. Tak, może się okazać, że to będzie troszkę mniej, nie sądzę. Może się okazać, że to będzie więcej i tak się też może zdarzyć. Mówię, myślę, że jesteśmy na takim etapie, że możemy bezpiecznie te przedsięwzięcie realizować. Pan Tomalek, bardzo proszę, tylko prosiłbym bez personalnych wycieczek. W tej chwili obserwujemy, proszę Państwa, wzrost stóp procentowych i skutkiem tego ja obserwuję, że coraz mniej jest chętnych na mieszkania. Prawdopodobnie będzie kryzys w budownictwie, jaka skala, trudno tutaj w tej chwili oceniać. Natomiast na podstawie tych informacji można by dojść do wniosku, że ceny materiałów budowlanych powinny się zatrzymać, ja takie mam informacje z rynku, o tym, że następuje spadek tychże cen. W związku z tym powtórka tego przetargu byłaby w mojej ocenie bardzo uzasadniona, tym bardziej, że tak jak Państwo słyszycie, jest jeszcze sporo czasu na to. I tak jak obserwowaliście z różnych informacji, które były przedstawiane, czy to przez stronę tutaj urzędową pana burmistrza, czy też przez spółkę, inne podmioty związane, czyli HTBS, tam wszędzie te próby powtórki i przetargów się odbywały. Pan burmistrz wielokrotnie powtarzał przetargi na różne inwestycje. To samo miało miejsce przy przypadku wodociągu, przed chwilą z prezentacji wynikało. Należy spróbować według mnie i gorąco bym serdecznie namawiał wszystkich Państwa, żeby tego projektu uchwały nie przegłosować w tej formie, czyli żeby tego 1,5 miliona nie zwiększać w tej chwili i żeby pan burmistrz po prostu spróbował jeszcze raz przetarg ogłosić, ewentualnie za 2 miesiące albo za 3 byśmy do tematu wrócili, tak na spokojnie. Jeżeli ja mogę? Bardzo proszę. To znaczy, jeżeli chodzi o kwestie materiałów budowlanych, to ja się zgadzam z panem radnym Tomalakiem i być może dojdzie do tego faktycznie, że te ceny wyhamują z uwagi też być może na kwestie nierealizowania pewnych przedsięwzięć budowlanych, które były zaplanowane na rynku, a z jakichś powodów wyhamowały, być może ten łańcuch dostaw się poprawi. Tylko szanowni państwo, my tutaj w znakomitej większości kosztów tej inwestycji nie mówimy stricte o pracach budowlanych, tylko koszcie wytworzenia tych opraw na pojemniki na odpady. Tu w grę wchodzi właśnie cena stali do produkcji obudowy, ale też koszt komponentów elektronicznych służących do obsługi tych obudów. Więc tutaj jakby sama cena materiałów budowlanych nie będzie miała tak wielkiej, nie będzie miała tak dużej wartości, nie będzie miała tak dużego wpływu na wysokość prawdopodobnie tej oferty, bo tutaj znakomitą część kosztów, o ile się nie mylę, myślę, że spokojnie powyżej 9 milionów stanowi nie koszt prac budowlanych, a koszt wyprodukowania tych opraw na pojemniki. Więc tutaj może być troszkę inaczej, ale ja cały czas powtarzam, to jest Państwa decyzja. Jeżeli Państwo zadecydujecie, żeby te środki przyznać, to one będą. Jeżeli zadecydujecie inaczej, no to pewnie powtórzymy przetarg i będziemy się w jakiś sposób mierzyć z konsekwencjami. Tak jak powiedziałem, czas jeszcze mamy, więc cóż, szanowni Państwo, to jest Państwa decyzja. Jakby ja swoje argumenty przedstawiłem. Wszystko w Państwa rękach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa? Skoro nie ma to głosów żadnych przeciwnych ani w dyskusji, to zarządzam głosowanie. Bardzo proszę, pan Edward Cichański. Wstrzymuję się. Pan Krzysztof Drzymała. Wstrzymuję się. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem przeciw. Pan Marek Keklak. Wstrzymuję się. Pani Marta Komin. Wstrzymuję się. Pan Janusz Koszyka. Jestem przeciw. Pan Artur Kubacki. Jestem przeciw. Pan Andrzej Mazur. Wstrzymuję się. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Mulicka. Jestem przeciw.
Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prawat. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem przeciw. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem przeciw. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Wstrzymuję się. Pani Emilia Wacławska-Kasza. Pani Emilia Wacławska-Kasza, proszę. Jestem przeciw. I ja jestem. A jestem też przeciw, bo tak przed nie było. Dobrze, stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 6 radnych głosowało za podjęciem uchwały. 8 głosowało przeciw. I 6 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uchwała nie została przyjęta. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Szanowni państwo, ogłaszam 10 minut przerwy.
Dobrze, szanowni państwo, wznawiamy obrady. I o przedstawienie kolejnego projektu uchwały proszę panią sekretarz Beatę Amrogowicz. Dzień dobry. Chciałabym przedstawić projekt uchwały druk nr 589 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniu pożarniczym. Projekt był przedstawiany na prawie wszystkich komisjach. Niestety nie był przedstawiany na Komisji Oświaty, ale na pozostałych uzyskał pozytywną państwa opinię. Także jeśli państwo chcą, mogę zaprezentować w całości. Natomiast. No, chyba nie ma takiej potrzeby. Dobrze. To są jakieś pytania lub uwagi do projektu uchwały? Skoro pytań nie ma, zarządzam głosowanie. Bardzo proszę, pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prowad. Pan Sławomir Siewruk. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Wacławska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. I teraz jeszcze tak, pan Krzysztof Tomalak. Ja przepraszam państwa bardzo i pana przewodniczącego, ale się spóźniłem, bo była przerwa. Mi się wydawało, że do tej pory. Czy mogę jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Ale już trwa głosowanie w tej chwili. No tak właśnie, ale to tak wyszło no fatalnie, no bo ja się po prostu spóźniłem z tej przerwy, była przerwa. No to, no to trudno. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. I nie pamiętam, kto jeszcze nie głosował. Pani Krzysztof Tomalak nie głosował. Pan Krzysztof Tomalak. Panie przewodniczący, ja jestem przeciw, bo chodzi o to, że tutaj krzywdzimy bardzo ochotniczych strażaków pożarnych i dając im takie, no taką po prostu niską stawkę, no to... Dobrze. Okej, dziękuję, ale uchwała już w zasadzie została przyjęta. Jeszcze pan Andrzej Mazur, panie przewodniczący. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Dziękuję. Darek Mierzeń, jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 19 głosowało za, jeden był przeciwny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejny projekt uchwały pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Fińska. Dzień dobry. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Świebodzin na lata 2022-2031. Szanowni państwo, projekt uchwały był przedstawiony na wszystkich komisjach. Ja tylko chciałabym dodać, że na stronie 82 w strategii w działaniu 6.2.4 to jest rozwój i modernizacja systemu mieszkań socjalnych, a także w działaniu 6.2.5 rozwój i modernizacja systemu mieszkań komunalnych. W podmiotach zaangażowanych wpisano Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN Zachodni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Jeśli nie ma, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Krzysztof Drzymała. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za.
pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodło. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem przeciw. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Wysłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 19 głosowało za, 1 radny był przeciwny. Uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję pani dyrektor. Dziękuję bardzo. I projekt uchwały pani zastępca kierownika Marta Mazur. Czy jest pani z nami? Dzień dobry, jestem. Czy mnie słychać? Tak, bardzo proszę. Projekt na druku numer 579 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób do Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie. Projekt był prezentowany na wszystkich komisjach, na każdych jednogłośnie uzyskał pozytywne opinie każdej z poszczególnych komisji. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Nie ma, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Molicka. Jestem za. Małgorzata Łosica. Jestem za. Daniel Prawek. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węcowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wziął udział 20 radnych, 20 głosowało za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję pani kierownik i o przedstawienie kolejnych projektów uchwał proszę pana dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Jakuba Pawłowskiego. Dzień dobry państwu. Projekt uchwały druk numer 585. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Podstawa prawna. Wyraża się zgodę na użyczenie przez trwałego zarządcę Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie od dnia 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2027 roku lokalu o powierzchni 68,5 m kwadratowego znajdującego się w budynku basenu miejskiego ulica Sulechowska 6 na działce numer 341/60, będącej własnością gminy Świebodzin. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Szczegółowe warunki użyczenia określi umowa. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała była prezentowana na wszystkich komisjach i uzyskała pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi lub pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, wobec powyższego zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Kychlak. Jestem za. Pan Marta Koma. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Włodzimierz Losada.
A, nie ma. Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodło. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 20 radnych obecnych na sesji głosowało za przyjęciem uchwały. I kolejny projekt, panie dyrektorze. Kolejny projekt, druk numer 586. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Podstawa prawna. Wyraża się zgodę na użyczenie przez trwałego zarządcę Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie od dnia 19 czerwca 2022 roku do 18 maja 2027 roku lokalu o powierzchni 20,9 m kwadratowego zlokalizowanego w budynku basenu miejskiego ulica Sulechowska 6 na działce numer 341/60 będącej własnością gminy Świebodzin. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy, o której mowa w ustępie pierwszym. Szczegółowe warunki użyczenia określi umowa. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podobna do poprzedniej, dotyczy drugiej części lokalu. Również była prezentowana na wszystkich komisjach i uzyskała pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzyn. Jestem za. Anita Moliska. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prowad. Jestem za. Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Śluba. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalek. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 20 głosowało za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze, za przedstawiony projekt. Dziękuję bardzo. I o przedstawienie kolejnych poproszę panią Darię Kołodziejek, zastępcę kierownika Wydziału GKE. Dzień dobry. Chciałam przedstawić projekt uchwały nr 575 Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka ZO z siedzibą w Świebodzinie. Podstawa prawna, paragraf 1, punkt 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka ZO z siedzibą w Świebodzinie do wysokości 7 215 500 zł poprzez utworzenie 2382 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Punkt drugi. Nowo utworzone udziały obejmie w całości gmina Świebodzin i pokryje wkładem pieniężnym w wysokości 1 191 000 zł. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały był przedstawiany na komisjach z większością głosów pozytywnych. Jest z nami pani Lidia Wiśniewska, pani prezes, gdyby były pytania. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, wobec tego zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kułaski. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prawat. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalek. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za.
Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 20 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Czyli uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny projekt, pani Dario. Projekt uchwały nr 576 Rady Miejskiej Świebodzinie w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z siedzibą w Świebodzinie. Podstawa prawna, paragraf 1, punkt 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka ZO z siedzibą w Świebodzinie do wysokości 8 416 000 zł poprzez utworzenie 2401 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Nowo utworzone udziały obejmie w całości gmina Świebodzin i pokryje wkładem pieniężnym w wysokości 1 200 500 zł. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Grzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Marta Komin. Jestem za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Monicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prałat. Jestem za. Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 20 głosowało za przyjęciem uchwały, w związku z czym uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny projekt, pani Dario. Projekt uchwały nr 577 Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania. Podstawa prawna, paragraf 1, punkt 1. Ustala się strefę płatnego parkowania na terenie miasta Świebodzin obejmujące ulice określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Obszar strefy płatnego parkowania określa załącznik graficzny nr 2 do uchwały. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Ustala się wysokość stawek opłat na czas parkowania pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały. Punkt drugi. Ustala się opłatę dodatkową za uiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały. Paragraf trzeci. Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, a także sposób pobierania opłat, o których mowa w paragrafie drugim, określa regulamin strefy płatnego parkowania stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. Paragraf czwarty. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych wymienionych w paragrafie drugim pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17. Miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania są niestrzeżone. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Miał dzisiaj być z nami pan projektant, pan Jan Sklosz, ale niestety ma problemy z łącznością. Jestem ja w razie. Okej, dziękuję. Czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Ja może nie tyle do projektu, co do kwestii proceduralnej. Pani, mam pytanie do przewodniczącego Komisji Planu Budżetu i Inwestycji. Tam była propozycja i prośba też takiego wspólnego posiedzenia komisji razem z Komisją Rady Powiatu i nie wiem, dlaczego ten projekt nie został poddany takiemu wspólnemu posiedzeniu, czy coś. Czy to jakieś ustalenia między przewodniczącymi były wcześniej, bo nic mi nie wiadomo. Jeżeli mogę odpowiedzieć, tak? Tak, tak.
Szanowni Państwo, doszliśmy do wniosku, że pójdzie to wszystko naturalnym trybem. W związku z tym jest projekt uchwały procedowany na posiedzeniu Rady Miejskiej w Świebodzinie. Czyli to zostało ustalone z przewodniczącym komisji z powiatu. Okej, dobrze, dziękuję. Skoro nie ma pytań do projektu uchwały, nikt nie zgłasza, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem przeciw. Pan Marek Teflak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem przeciw. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzyń. Jestem za. Pani Anita Molicka. Wstrzymuję się. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Sławomir Siewluk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem przeciw. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 16 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 3 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję bardzo i kolejny projekt. Projekt uchwały nr 578 Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie ustalenia miejskich buforowych parkingów płatnych położonych poza drogami publicznymi w Świebodzinie, zasad korzystania z miejskich buforowych parkingów płatnych położonych poza drogami publicznymi w Świebodzinie, określenia wysokości opłat za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Miejskimi buforowymi parkingami płatnymi położonymi poza drogami publicznymi ustala się parking przy ulicy 30 Stycznia, przy ulicy Wałowej, Kilińskiego, Okrężnej, Szpitalnej i ulicy Parkowej. Zasady korzystania z miejskich buforowych parkingów płatnych położonych poza drogami publicznymi w Świebodzinie określa regulamin miejskich buforowych parkingów płatnych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Za korzystanie z miejskich buforowych parkingów płatnych położonych poza drogami publicznymi w Świebodzinie obowiązują następujące opłaty. Opłata minimalna za 30 minut postoju 50 groszy, za każdą dalszą rozpoczętą godzinę postoju złotówka. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Skoro pytań nie ma, zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem przeciw. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pan Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem przeciw. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzyn. Jestem za. Pani Anita Molicka. Wstrzymuję się. Pan Michał Gorzata Oszica. Jestem za. Pan Daniel Prałat. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodła. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem przeciw. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Węcłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 16 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 3 radnych
było przeciwnych, jeden radny wstrzymał się od głosu, w związku z czym Rada uchwałę przyjęła większością głosów. Dziękuję bardzo i kolejny projekt uchwały. Projekt uchwały nr 582 Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie wyznaczenia przez gminę Świebodzin osoby do reprezentowania gminy w zgromadzeniu Związku Międzygminnego zorganizowanego pod nazwą Celowy Związek Gmin CZG12. Podstawa prawna, paragraf pierwszy, zwołuje się osobą Edwarda Cichańskiego do reprezentowania gminy Świebodzin w zgromadzeniu Związku Międzygminnego zorganizowanego pod nazwą Celowy Związek Gmin CZG12. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Pan Krzysztof Tomalak, radny. Wysoka Rada, Panie Przewodniczący, chciałbym, abyśmy negatywnie zaopiniowali ten projekt uchwały, ponieważ pomimo całego szacunku, jaki żywię w stosunku do Edzia Cichańskiego, nie powinien on pełnić tej funkcji, ponieważ uważam, że to może rodzić pewnego rodzaju niedogodności. Jest to niezręczna propozycja i powinniśmy wyznaczyć innego przedstawiciela gminy Świebodzin na tę funkcję. Tak jak niedawno słyszeliśmy, jak zgłaszałem propozycję kontroli spółki przez komisję rewizyjną, to Edziu powiedział, że on się może wyłączyć, żeby nie było posądzenia o stronniczość. No, nie wyobrażam sobie, żeby nasz delegat czy przedstawiciel wyłączył się na cały okres pełnienia swojej funkcji z podejmowania jakichkolwiek decyzji. No, jest pracownikiem wodociągów i tutaj powinniśmy wyznaczyć kogoś innego takiego, który miałby świeże spojrzenie na problemy, które tam będą omawiane i w których będą podejmowane decyzje. Chodzi o to, żeby była to decyzja po prostu bez żadnych nacisków i z korzyścią dla miasta i gminy Świebodzin, dla naszych mieszkańców. Dlatego chciałbym, żebyśmy kogoś innego wyznaczyli na ten cel. Ja sądzę, że też pan burmistrz nie powinien wyznaczać Edzia, bo to od początku było wiadomo, że to jest takie trochę niefajne i niepotrzebnie po prostu tutaj napięcia jakieś mogą powstawać na tym tle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Edward Cichański, proszę uprzejmie. Ja bym prosił o wyłączenie mnie z głosowania, ponieważ uchwała dotyczy mojej osoby, a tak naprawdę do celowego związku gmin nie przystąpiła w zakład wodociągów, tylko gmina Świebodzin. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Pan Krzysztof Drzymała. Ja jeszcze raz zadam pytanie, czy pan Edward Cichański wyraża zgodę, żeby uczestniczyć właśnie jako nasz przedstawiciel? Dziękuję. Panie Przewodniczący, tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Czy pan Tomalak jeszcze raz, czy stara rączka? Ogólnie rzecz biorąc, chciałem coś powiedzieć, ale ze względu na to, że szanuję osobę Edzia, nie będę już się na ten temat wypowiadał. Chciałbym zaapelować po prostu Państwa, żebyście głosowali przeciwko. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Skoro nie, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański nie bierze udziału w głosowaniu, rozumiem. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Tadeusz Janowicz. Jestem przeciw. Pan Marek Keklak. Jestem za. Pani Marta Komin. Pani Marta Komin. Straciliśmy łączność. Pan Janusz Koszyka. Jestem przeciw. Pan Artur Kubacki. Jestem przeciw. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Łoniska. Trzymuję się. Pani Małgorzata Osica. Jestem za.
Pan Daniel Pałat. Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodło. Jestem za. Pani Justyna Słońska. Wstrzymuję się. Pan Krzysztof Tomalak. Jestem przeciw. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Pani Emilia Wąsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Pani Marta Komin jeszcze. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wziął udział 19 radnych. Było 13 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 4 radnych było przeciwnych i 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję bardzo pani Dario za przedstawione projekty uchwały. Dziękuję bardzo. I o przedstawienie kolejnych proszę pana Macieja Kusia, jeżeli jest z nami. Dzień dobry państwu. Widać mnie i słychać? Dzień dobry. Tak. Już mogę. Znaczy mnie widać, ale słychać. No nie wiem, siebie widzę. Okej, okay, mogę bez wizji. Widać, widać. Panie przewodniczący. Proszę bardzo. Okej, okay, dziękuję bardzo. Druk numer 581, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Projekt uchwały był przedstawiony państwu na komisjach, uzyskał opinie pozytywne z wyjątkiem Komisji Rolnictwa, która wydała opinię negatywną. Czy macie państwo pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Skoro nie ma tu zarządzam głosowanie, pan Edward Cichański. Jestem za. Pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Pan Marek, pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. Pan Marek Kietlak. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Poszyka. Jestem przeciw. Pan Artur Kubacki. Wstrzymuję się od głosu. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Anita Mulicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prowad. Jestem za. Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem przeciw. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Wąsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wziął udział 20 radnych, 17 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 2 było przeciwnych, 1 się wstrzymał. Uchwała została przyjęta większością głosów i kolejny projekt, panie Maciej. Dziękuję bardzo. Druk numer 583 w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w trzecim obrębie Świebodzina oraz w obrębie Chociule odpłatnymi służebnościami przesyłu. Ten projekt również był przedstawiany państwu na komisjach, uzyskał opinię pozytywną. Ja bym prosił tylko o wprowadzenie drobnej zmiany, jeśli chodzi o treść uchwały. W paragrafie pierwszym w ustępie pierwszym w tilecie drugim, tam gdzie jest mowa o działce 403, po słowach obręb ewidencyjnych Chociule prosiłbym dopisać tutaj stanowiącej własność gminy Świebodzin, bo tego to zabrakło, takiego jednoznacznego stwierdzenia, że to jest własność gminy Świebodzin. Dobrze. Czy jeszcze czy macie państwo jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Słuchaj, ja popatrz włączę. Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Pan Edward Cichański. Jestem za. Nie, ale ja pan Krzysztof Drzymała. Jestem za. Widzę, leci wszystko. To pan Tadeusz Janowicz. Jestem za. I jakoś pan Marek Kietlak. I przeszło jakoś. Jestem za. Pani Marta Komin. Jestem za. Pan Janusz Koszyka. Jestem za. Pan Artur Kubacki. Jestem za. Pan Andrzej Mazur. Jestem za. Pan Piotr Mazur. Jestem za. Pan Dariusz Mierzeń. Jestem za. Pani Anita Mulicka. Jestem za. Pani Małgorzata Osica. Jestem za. Pan Daniel Prowad.
Jestem za. Pan Sławomir Siewruk. Jestem za. Pan Michał Siodło. Jestem za. Pani Justyna Smońska. Jestem za. Pan Krzysztof Tomalek. Wstrzymuję się. Pani Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Wysłowska-Kaszna. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że w głosowaniu wziął udział 20 radnych, 19 głosowało za, nikt nie był przeciw, jeden się wstrzymał od głosu, uchwała została przyjęta większością głosów. I kolejny projekt, Maciej. Dziękuję bardzo. Druk numer 584 w sprawie sprzedaży udziału gminy Świebodzin w nieruchomości przy ulicy Poprzecznej 33 w Świebodzinie. Ten projekt również uzyskał pozytywne opinie wszystkich komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie. Czy ktoś ma pytanie, uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Edward Cichański. Jestem za. Krzysztof Drzymała. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Marta Kołin. Jestem za. Janusz Koszyka. Jestem za. Artur Kubacki. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Jestem za. Dariusz Mierzyń. Jestem za. Anita Molicka. Jestem za. Małgorzata Usica. Jestem za. Daniel Prałat. Jestem za. Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodło. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem za. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że głosowało 20 radnych. Wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny projekt. Dziękuję bardzo. Druk numer 587. W sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Ryn na Paklicy i Jałoboku. Ten projekt również był omawiany na wszystkich komisjach, uzyskał opinie pozytywne, z wyjątkiem Komisji Rolnictwa, która nie wydała opinii. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi lub pytania do przedstawionego projektu uchwały? Skoro nie ma, zarządzam głosowania. Edward Cichański. Jestem za. Krzysztof Drzymała. Jestem za. Tadeusz Janowicz. Jestem za. Marek Keklak. Jestem za. Marta Kołin. Jestem za. Janusz Koszyka. Wstrzymuję się. Artur Kubacki. Artur Kubacki. Jestem za. Andrzej Mazur. Jestem za. Jestem za. Piotr Mazur. Jestem za. Już wiem, dziękuję. Dariusz Mierzyń. Jestem za. Anita Mulicka. Jestem za. Małgorzata Osica. Jestem za. Daniel Prałat. Jestem za. Sławomir Siewruk. Jestem za. Michał Siodła. Jestem za. Justyna Słońska. Jestem za. Krzysztof Tomalak. Jestem przeciw. Jadwiga Wawrzyniak. Jestem za. Emilia Węsłowska-Kasza. Jestem za. Ja również jestem za. Stwierdzam, że uchwała, że w głosowaniu udziału 20 radnych, 18 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, jeden był przeciwny, jeden się wstrzymał od głosu, uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję Panie Macieju za przedstawione projekty uchwał. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, interpelacje i zapytania. Wpłynęły do mnie na tą chwilę 3 interpelacje, zapytania Pani Radnej Małgorzaty Osicy. Więcej nie było. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Ja przypominam, że obowiązuje nas forma pisemna. Skoro nie, to dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do spraw różnych. Czy w sprawach różnych ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?
Pan Tomalek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak się niefortunnie złożyło, że nie zdążyłem wrócić po przerwie zaplanowanej przez Pana Przewodniczącego i chciałem Państwa przekonać, że popełniliście błąd, ustalając bardzo niskie stawki dla naszych strażaków. Myślę, że ten temat jest do naprawienia na najbliższej sesji. Zwróćcie uwagę, że godzina pracy strażaka może być na poziomie 32 zł, a uchwaliliście najniższą krajową. Jeszcze niedawno robiliśmy projekt uchwały o podwyższeniu diet dla radnych. Tak jak mi wyszło w mojej kalkulacji, to godzina pracy radnego wynosi 150 zł, a Państwo przegłosowaliście 15 dla strażaków. I bardzo fajnie burmistrzowi pójść pod pomnik i dziękować, ściskać ręce albo gratulować poświęcenia w akcjach ratowniczych, ale wszyscy macie Państwo węża w kieszeniach. Uważam, że popełniony został olbrzymi błąd i wyrządzona krzywda naszym strażakom. Dziękuję bardzo. Ale ty, jeżeli ja mogę, Panie Przewodniczący? Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Znaczy ja tylko chciałbym wskazać, że wynagrodzenie strażaków, z tego co ja się orientuję, również za czasów, kiedy współdecydentem na temat takich kwestii był pan Krzysztof Tomalak, przez lata nie rosło, więc moją pierwszą uwagę budzi to, że no teraz się mówi, że jest za niska podwyżka, a przez lata zamrożono pensje w OSP. Po drugie chciałbym Państwu wskazać, że to się nie nazywa zawodowa straż pożarna, tylko to się nazywa ochotnicza straż pożarna i opiera się na pewnym elemencie wolontariatu, zaangażowania w sprawy lokalne i chęci poświęcenia się bezinteresownego dla drugiego człowieka. Dlatego to ma w nazwie to O. To O, Panie Krzysztofie, oznacza ochotnicza. A nawiązując do tematu wynagrodzenia radnych, no ja powiem krótko. Panie Krzysztofie, pan miał możliwość, żeby ta dziura pomiędzy wynagrodzeniem pana a strażaków była niższa. Tylko pan zagłosował przeciwko obniżeniem sobie wynagrodzenia. Dziękuję. Dobrze, to ja też... Bardzo przy sprawach różnych ktoś jeszcze ja chciał odbić do wypowiedzi pana burmistrza, ponieważ jest bardzo krzywdząca. Ale dwa słowa, tak? Bo naprawdę tak. Ja... Obowiązkiem burmistrza i z tego, co mi wiadomo, jest waloryzacja należności dla strażaków, ochotników, a pan już 3 lata jest ponad i dopiero się pan zdążył zabrać. Można to było zrobić od razu w pierwszych dniach, jak pan tylko przyszedł do władzy skoro pan uważał, że taka niska jest ta stawka godzinowa. No nawet po 3 latach, po 3 ponad latach, 3,5 roku już minęło, to po prostu robi pan podwyżkę praktycznie znikomą. Za chwilę się wszyscy będziemy śmiali z pana na Facebooku, a niestety ci wszyscy, którzy mówili o tym, że diety radnych są zbyt wysokie, to jakoś rozmawiałem wczoraj z panią skarbnik, nikt nie zrobił wpłaty. Panie Danielu Prałat, zwrócił pan pieniądze, te, które... Dobra, przepraszam, ale to nie jest temat niczego, także odbiera pani radny panu głos i czy ktoś w sprawach różnych jeszcze chciałby... Ja, panie przewodniczący, można? Można. Ja mam takie pytanie do pana burmistrza. O ile, panie burmistrzu, sięgam pamięcią, mamy chyba gotowy projekt o modernizację alejek na cmentarzu. Czy w tym zakresie będziemy coś robili? Mieszkańcy się właśnie pytali, zadali mi takie pytanie. Dziękuję. Jeżeli będą na to pieniądze, o ile mogę, panie przewodniczący, bo tak bez pytania. Tak. O ile będą na to pieniądze, to oczywiście będziemy robili. Mam taki plan, rozmawialiśmy już o tym tutaj po wczorajszych rozstrzygnięciach, żeby ten projekt dotyczący modernizacji alejek cmentarnych zgłosić do kolejnej edycji Polskiego Ładu. To jest spore przedsięwzięcie. Przepraszam, ja teraz nie powiem Państwu dokładnej kwoty, między 3 a 4 miliony złotych kosztorysowo, tak naprawdę na które no, nie bardzo jest skąd pozyskać pieniądze dodatkowe z programów unijnych czy jakichkolwiek dotyczących, no nie ma programów rozwoju cmentarnictwa w kraju. Natomiast myślę, że to będzie jeden z projektów, które będziemy chcieli złożyć w następnej edycji programu Polski Ład. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa w sprawach różnych? Artur Kubacki.
Panie burmistrzu, przy ulicy Młyńskiej mamy taki kiosk, który kiedyś należał do gminnego zakładu pogrzebowego. Czy ten kiosk można, ma pan jakiś pomysł do tego kiosku, czy chciał, no, żeby, chodzi mi głównie o to, żeby tam zrobić porządek. Tak, ten czy kiosk, panu prawdopodobnie chodzi o pomieszczenia, gdzie były wystawiane zwłoki, tak czy? Tak, o to chodzi. O ten domek niewielki. Tak, domek. Na chwilę obecną udostępniliśmy ten domek dla kościoła, też żebym nie pomylił, ale grekokatolickiego na potrzeby sprawowania jakby uroczystości religijnych i mszy dla osób pochodzenia ukraińskiego, po to też, żeby miały swoje miejsce chwilowo tutaj u nas w mieście. Ale grekokatolickiego? Prawosławnych. Okej, okay, dobra. Przepraszam, ja tak nie jestem specjalistą dotyczącą wyznań. Jeżeli się pomyliłem, to najmocniej przepraszam, ale na dzisiaj chwilowo zorganizowaliśmy tam taki kąt, z którego oni mogą skorzystać, żeby przyjść, pomodlić się, spotkać i tam przez jakiś czas to będzie wykorzystywane na ten cel. Pojawiły się też pomysły na w ogóle budowę takiego miejsca kultu w Świebodzinie, no ale to już jest sprawa poza nami. Dziękuję, panie Marciński. Panie burmistrzu, skoro już jesteśmy przy cmentarzu, tak niestety się złożyło, że w niedalekim czasie kilkakrotnie byłem na cmentarzu w trakcie uroczystości pogrzebowych i przeraża mnie bardzo szybkie tempo, jakim cmentarz nasz się kurczy. Czy może pan ma jakieś plany na, nie wiem, nowe miejsce, bo i ewentualnie czy są już założone jakieś czas, kiedy ten cmentarz jeszcze będzie mógł przyjmować, prawda, nas w innej formie? Czy ja mam nadzieję, że nas jak najpóźniej będzie musiał przyjmować. Natomiast kalkulacje bodaj z zeszłego tygodnia wyglądają tak, że jeszcze 4 do 5 lat przy adaptacji pewnych części cmentarza na pochówek jesteśmy w stanie chować tam ludzi. Przypominam, że w zeszłym roku podjęliście państwo uchwałę dotyczącą zmiany studium. My pracujemy też nad tym dokumentem i chcielibyśmy, żeby cmentarz mógł rozlewać się w stronę obwodnicy drogi krajowej numer 92. To będzie też wynikało z tego, jak zostanie ukształtowane studium, następnie miejscowy plan zagospodarowania. Natomiast pojawiają się już pierwsze projekty ustaw dotyczące zmian w kwestiach pozyskiwania terenów pod cmentarze. Zobaczymy, w którym kierunku pójdą te prace legislacyjne, ale być może gdzieś w najbliższym roku, dwóch pojawią się takie narzędzia legislacyjne, które umożliwią nam dużo szybciej pozyskiwać miejsca pod pochówek osób. Natomiast to jest kwestia cmentarza w Świebodzinie. Jest jeszcze rezerwa na cmentarzach wiejskich, także póki co jeszcze te najbliższe kilka lat mamy zabezpieczonych, a procedury dotyczące zmiany studium, a następnie wynikających z tego ewentualnych działań urzędu, to toczy się już od zeszłego roku. Natomiast jest tu na tej sali jeden pan, który bardzo konsekwentnie stara się w tym przeszkadzać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa w sprawach różnych jeszcze? Pan Tomalek. No właśnie w kwestii tych cmentarzy. Przed chwilą pan burmistrz powiedział, że za chwilę zabraknie miejsca na cmentarzu w Świebodzinie. Tak to należy odczytywać. I mieszkańcy Świebodzina będą chowani w Jordanowie. To tak trzeba też to rozszyfrować, ponieważ w Jordanowie jest miejsce na pochówek. A ja, proszę państwa, szanuję czyjąś własność. I z tego względu zawsze będę miał po prostu to na uwadze. I nie wyobrażam sobie, żeby pan burmistrz dalej mógł prowadzić takie działania, jak dotychczas prowadzi. Uważam, że są to po prostu nieetyczne i bezprawne. To jest jakby po pierwsze. A podsumowując jeszcze, zachęcam wszystkich państwa tu radnych i również osoby słuchające i mieszkańców, aby jak najszybciej zarezerwowały sobie miejsce na cmentarzu. Ja już takie coś, proszę państwa, uczyniłem.
mamy już wykupione miejsce, ponieważ za chwilę nie będzie ich chować po prostu w Siewodzinie. I tutaj niestety, ale to będzie miało miejsce. Także jak mnie słuchacie, to proszę Państwa, to jak najszybciej idźcie i wykupcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tam się nie spieszę jeszcze, natomiast każdy rozumie to, co chce zrozumieć. Pan burmistrz powiedział, że miejsca na cmentarzach wiejskich są, a nie mówił nic o tym, że będziemy, mieszkańcy Siewodzina będą chowani na terenach wiejskich. No ja nie słyszałem. To znaczy jakby w ramach didaskaliów, jeżeli mogę, panie przewodniczący, ale tak dosyć tematycznie. Tak, jedno tak. Zdanie. Nie jest, szanowni państwo, niczym niezwykłym w miastach, w różnych miastach, sytuacja, w którym brakuje miejsc na cmentarzach miejskich i mieszkańców miasta chowa się na terenach wiejskich. To są rzeczy, które się zdarzają i one nie są w dzisiejszym czasach niczym niezwykłym. Natomiast tak jak powiedziałem, działania są prowadzone. Tak, za to panu ludzie podziękują, tak, że będą do Jordanu. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja bym, jak już jesteśmy w temacie cmentarza, to ja bym raczej proponował i był jak najbardziej za tym, żeby zwiększać ilość miejsc na pochówki urnowe, bo one chyba cieszą się, jeżeli tak to w ogóle można powiedzieć, dosyć tak, dużo. Panie przewodniczący, żeby była jasność, takie plany również są, żeby wygospodarować dodatkowe miejsce na cmentarzu na pochówki urnowe. Dziękuję. Czy w sprawach różnych ktoś jeszcze z państwa? Skoro nie widzę i nie słyszę, pan Daniel Prałat. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, mam pytanie do pana, czy już odnośnie czerwcowej sesji absolutoryjnej jakieś terminy są wskazywane, kiedy ona miałaby się odbyć, jednocześnie kiedy w tym momencie trzeba zaplanować swoje posiedzenia komisji, a też przy tej okazji, czy jest możliwość już powrotu do sali naszej Rady Miejskiej do obrad stacjonarnych w tym właśnie przyszłym miesiącu? Mam obiecane przez panią kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, że opuści naszą salę do następnej sesji i wierzę, że tak się stanie. Także następną sesję prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że odbędziemy już w sposób tradycyjny, aczkolwiek tradycją jest raczej to, że przed monitorem siedzimy ostatnio przynajmniej. Ale nie, no, mamy plan taki, żeby następna sesja odbyła się już w sposób stacjonarny. To jest po pierwsze. Po drugie, co do terminu, to tutaj rozmawialiśmy też z panem burmistrzem okolice 20 czerwca, tak? Dobrze pamiętam. Tak, tak. Ja potwierdzam to, co mówi pan przewodniczący. Ja już też rozmawiałem z panią kierownik Walkowiek po to, żeby zasygnalizować, żebyśmy w czerwcu już mogli spotkać się jakby fizycznie na sali obrad. I jakby też podtrzymuję, że być może dobrym rozwiązaniem byłoby to, żeby te sesje przeprowadzić troszkę wcześniej, może właśnie w granicach 20 czerwca, ponieważ no, część z państwa też ma jakieś już swoje, być może albo planuje wakacje, więc żeby nie wchodzić w ten termin wakacyjny, a myślę, że to nie będzie jakiś wielki afront ani problem. Tak, dziękuję bardzo. Skoro nie ma więcej pytań w sprawach różnych, dziękuję wszystkim państwu za przybycie. Życzę spokojnego popołudnia i tym samym zamykam 42. sesję Rady Miejskiej w Siewodzinie. Do zobaczenia. Oby na żywo.